Podcast gryonline.pl Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry, dzień dobry, jak mawia Adam Hunter na początku każdego przeglądu tygodnia. Dzisiaj Adama z nami nie ma, bo wziął i znikł. I zostawił mnie z przeglądem tygodnia. Powiedział, że to cykliczny program i trzeba go zrobić. No więc go zrobiłem. Zaprosiłem do, mu, do mnie tutaj y, moich kolegów z pracy Karola. Jak to mawiam spod, w podcastach z za Zachęterem. Cześć Adam. I Adam ma. Jestem Adam Zachęterem, ale. Mogę być. Cześć wszystkim. A ja jestem Maciek, czyli najlepszy kandydat do prowadzenia tego, tego programu, bo, bo mam wadę wymowy i problemy z pamięcią, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na wie, że będziecie mi po, po, pomagać. Działo się sporo w tym tygodniu i przede wszystkim. no... W zasadzie w poniedziałek dowiedzieliśmy się o. Poznaliśmy listę nominowanych do tegorocznych The Game Awards. Tak, tytułem wstępu na programie, na kanale TV Gry. Plus znajdziecie podcast z Michałem Mańką, gdzie rozmawiamy już o The Game Awards. Tylko tam, jakby podejmujemy tę kwestię z zupełnie innego. E, punktu widzenia. Bardziej omawiamy o problemach The Game Awards. O, po prostu o... ja się tam nie wypowiadałem. <śmiech> 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 Dokładnie, tak? Jakby o samej formule, która czasami, jakby no to wiecie, to jest problem demokracji dzisiejszej, że najlepszy system, ale nie pozbawiony wad. Także odsyłam bardzo ciekawa rozmowa, tak mi się przynajmniej wydaje. No a dzisiaj porozmawiamy trochę ogólnie i mam do was pierwsze pytanie również trochę ogólne. Czy było coś, jak zobaczyliście tą listę, coś, co was naprawdę zdziwiło. Także aż wyprowadziło z równowagi i podniosło wam się brew. Czy wyprowadziła z równowagi, to nie wiem. Natomiast do pewnego stopnia jestem mimo wszystko zaskoczony brakiem Starfielda. Przynajmniej w przypadku tej, tej, tej głównej nominacji, głównej nagrody. Cóż, dużo się mówiło, że mieliśmy 2023 wypakowany dobrymi grami i na Starfielda, który mimo wszystko spotkał się z taką dość mieszaną, mieszanym odbiorem, mogło już nie starczyć miejsca, ale biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o olbrzymim RPG-u od Bethesdy, może to do pewnego stopnia zaskakiwać. No, właśnie to jest specyficzny rok, no bo mamy rok bardzo specyficzny. wypełniony absolutnie wspaniałymi grami, coś czego rok temu nie mieliśmy, sorry. Ee, więc siłą rzeczy wiadomo było, że coś musi wylecieć. Ja akurat zgadzam się z tym, żeby Starfielda nie było przynajmniej w tych najważniejszych kategoriach. Aczkolwiek, no jednak trochę dziwi, yy, są ludzie, którzy na przykład bardzo cenią sobie yy, muzykę w Starfieldzie, tak, której się. Nie, nie ma nominacji. Są ludzie, którzy mówią: Nie, bez narratywka, to nie ma szans, żeby to, to no, było. Ale art style. Nie w tym roku na pewno. Ale art style, mówimy nie o samej technologii użytej, ale na przykład właśnie o tym projekcie. Projekcie jakby w statków, tak, kostiumów i tak dalej. Są ludzie, którzy zwracają na to uwagę, że hej, no przecież jest to gra. Ja jednak do nich nie należę. Ja twierdzę, że to była okej okay gra, ale były lepsze zdecydowanie. Ja jestem trochę zdziwiony rozmieszczeniem Cyberpunk'a w tych nominacjach. Ja, w swoich osobistych predykcjach, co prawda przewidywałem, że Phantom Liberty może być nominowany w tych głównych kategoriach, nawet w GOTY. Bo pamiętam, że była taka sytuacja lata temu, że Wiedźmin 3 Krew i Wino, czyli również Delcek, wygrał w kategorii najlepsze RPG. Więc wiedziałem, że w takim razie The Game Awards potrafi czynić wyjątki, jeśli wyjdzie jakiś fajny dodatek. Tylko że. W tym roku jest na tyle dziwna sytuacja, że Phantom Liberty rzeczywiście zostało nominowane, ale tylko do The Best Narrative, ale do, doszło do sytuacji bezprecedensowej. W najlepszej grze wspieranej została nominowana gra single player, czyli mm -hmm. właśnie Cyberpunk. Kiedy zwykle tam lądują różne multiplayery, tutaj rzeczywiście mówimy o Cyberpunku i to nie w wersji Phantom Liberty, tylko tej podstawowej. I do tego jeszcze Cyberpunk załapał się na The Best Community Support. Y co teoretycznie parę lat temu uznaliśmy, uznalibyśmy za potwarz. No teraz wiadomo, jest to Redemption Arc i właśnie przez to, że ten Redemption Arc jest w takiej, ani innej formule, uważam, że cyberpunk coś zgarnie, żeby przypieczętować tę całą zawiłą historię, no i fakt tego, że on został mocno zignorowany w roku swojej premiery przez TGA, poniekąd słusznie. Mhm. Ale nie sądzisz, że właśnie brak cyberpunka w tych głównych kategoriach to jest trochę no wynik... Słabej premiery i trochę taka kara-karma. Znaczy uważam, że, że gdyby zrobili grę jakości Phantom Liberty w 2020 roku, mm -hmm. to spokojnie załapaliby się do nominacji Goty. A tutaj jednak, biorąc pod uwagę, że Chief że Kili, Kili i Jiri mogli przebierać w wielu, wielu różnych tytułach, no to Phantom Liberty mogło zostać rzucone z automatu na drugi plan, skoro jest dodatkiem, mhm. tak? Jakby, skoro musimy wybierać pomiędzy jedną grą ocenianą na 90 na 100, a drugą grą ocenianą na 90 na 100, no to w takim razie weźmy coś nowego, a nie dodatek do gry już istniejącej. To jest ta kwestia z y, nominacją do Best Q&A Support, to jest trochę, mam wrażenie, podobny przypadek do No Man's Sky, które na premierę też miało masę problemów, ale Hello Games się odbiło od dna. Oni zresztą pojawiają się i w tym roku. Co roku. Co roku się po pojawiają. Albo ongoing game, albo, albo, community ongoing, support. albo community support. Dokładnie, ale trochę ciężko się dziwić, no bo aż trudno czasem uwierzyć jakby, jak mocno można było odbić się po tej fatalnej premierze i, i, i co można było zrobić później po prostu, no, mądrymi decyzjami. No, okej. Okay. Tylko mówicie, że może chcieli wybrać coś nowszego, ale z drugiej strony, ja teraz trochę wkładam, wiesz, jakby nie wiem czy rękę Wimadło, ale Resident Evil 4 w goty. Znaczy, jakby zapominamy, jak wysokie oceny zebrała ta gra, ale z drugiej strony, równie wysokie zebrał wtedy Dead Space. Mm -hmm. Pamiętam jeszcze, że w naszej recenzji na golu, którą pisał jeszcze właśnie, UV <grychy> ułożył plusy i minusy w taki pewien wulgaryzm, który sugerował, że rzeczywiście no jest to jedna z gier roku. A Dead Space został całkowicie pominięty. Jest on nominowany w jednej kategorii. Yy, w audio design. Tak, także ja się nie dziwię, że Resident Evil znalazł swoje miejsce, bo jest remakiem, A remakey i, i to jeszcze takie, które rzeczywiście nie są jedynie klatka w klatkę y, przyrysowanymi względem oryginałów, a remakey, które wnoszą coś nowego do, 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 do oryginału, powinny też mieć swoją reprezentację. Tutaj zaopały za, się na goty. Nie mam z tym żadnego problemu. Ja miałem problem, i to Karol, wiesz o tym, miałem problem z Mario. Tak. E, w kategorii najważniejszej Game of the Year. E, o ile rozumiem, jakby podejście i przeformułowanie starej formuły, właśnie, tak, by próbę stworzenia z niej czegoś nowego, co jeszcze będzie efektowne i fajne. O tyle wydawało mi się, że kategoria Game of the Year to jednak nie jest kategoria dla. No, jakby platformówki. się mi się wydaje, że to jest kwestia optyki, bo w takim razie, czy uważamy, że jedyne gry, które powinny walczyć o goty, to są te takie fabularne, duże, nie zawsze open worldowe, ale w głównej mierze open worldowe, yy, jednoosobowe gry. No, w, w mojej opinii, Mario od zawsze niesie po prostu ten ganek platformówek, tak? Yy, nie znajdziesz innej platformówki, która od tak po prostu znalazłaby się w takiej kategorii. A jeśli mówimy tutaj o platformówce, która zgarnia. Za, za, za Zajebiście wielkie oceny, zarówno od graczy, jak i krytyków, no to uważam, że powinno się znaleźć przynajmniej wśród, wśród, wśród tytułów, które są rozważane. Nie musi zgarnąć tej statuetki. Ja, to jest zresztą, wydaje mi się, trochę podobna sytuacja co z It Takes Two, które zresztą wygrało mhm. dwa lata temu. To umówmy się, wtedy to też nie była, powiedzmy, to nie był tytuł, który. Większość osób jakby rozważało, że. Dla mnie to był szok, szczerze mówiąc. Dla wielu osób to był uh -huh. szok. Niekoniecznie jakby negatywny, bo myślę, że jakby tekstu pozytywnie zatraczyło się w tamtym roku. Natomiast. No, dało to jakby pewien sygnał, że y, główna nagroda na, g, na y, Game Awards nie musi koniecznie faktycznie iść, tak jak to Karol powiedziałeś, do dużych, narracyjnie jakby bogatych i... Znaczy, tekstu Takes było narracyjnie bogate. Tak. Natomiast takich, powiedzmy, klasycznie mainstreamowych, dużych tytułów AA. Tylko wiecie, to właśnie i Takes też wpisywało się w taki szablon gry, która próbuje przełamywać pewne schematy, bo nawet twórca Joseph Fares, tłumacząc, dlaczego nie ma żadnych punkcików do zebrania mm -hmm. w trójwymiarowej platformówce, mówił, Jakie pieprzone punkciki. Nie, my nie będziemy robić tak jak inni. My robimy swoją grę, najlepszą na świecie. No i postawił na swoim, tak? E, no Super Mario Bros. rozwija formułę Mario. Nie jest żadnym środkowym palcem pokazanym w, środku, w, w, w stronę branży. Nic nie spodziewam się żadnego zwycięstwa. Rozumiem obiekcje niektórych ludzi, ale uważam, że znalazł się na tej liście moim zdaniem bardzo, bardzo zasłużenie. No zobaczymy, ja się boję, bo wiadomo, że wiecie, z The Game Awards jest trochę tak, że to jest pewna synteza, i jakby kiedy próbuje się zebrać te najlepsze gry, to, to się zawsze opiera na pewnym wykluczaniu na przykład bardziej lokalnych gustów, nie? I naszego polskiego rynku, gdzie Nintendo jeszcze nie jest tak silne, nie ma takiej pozycji, gry Nintendo są nadal jednak coraz bardziej popularne, to się zmienia, ale jednak to nie jest ten poziom, co Sony, kompletnie nie. I, i, I zastanawiam się, właśnie, jaki wpływ ma tutaj po prostu amerykański rynek na to, że mamy aż dwie Gry Nintendo, z czego jedna na pewno zasłużenie no Legend of Zelda. Swoją drogą to jest coś ciekawe pytanie. Czy sądzicie, że Bo to może być sytuacja, w której Zelda, o dziwo, nie zgarnie statuetki żadnej? Wydaje mi się, że zgarnie w tej takiej kategorii pocieszenia najlepsza gra Action Adventure. Mm. To jest w ogóle ciekawe, bo ja sobie prześliczam ostatnie lata. Są te trzy kategorie: Najlepsza gra akcji, najlepsza gra RPG i najlepsza gra action adventure. Bardzo często jest trudno rozróżnić, mm. która kategoria się czym czym właśnie od drugiej różni, ale jest jedna zasada. W każdym roku nie ma czegoś takiego, że w danej z tych kategorii mogą się powtarzać tytuły. To musi być 15 różnych gier. Dlatego jestem pewien, że ta Zelda została tam walnięta do tego Best Action Adventure z takimi a nie innymi tytułami, żeby zgarnąć tę statuetkę, żeby mieć tę jedną statuetkę pocieszenia, bo rzeczywiście wydaje mi się, że może przegrać w bezpośrednim starciu z Baldurem o te najwyższe cele, a Alan Wake 2 może zgarnąć e, parę statuetek właśnie dzięki temu, że jest tytułem, który wyszedł niedawno. A też w sezonie nagród, czy to Oscarach, e, właśnie w świecie filmowym Zyski... Często zyskiwały tytuły, które były wydawane tuż przed tym takim gorącym e, sezonem rozdawania, rozdawania statuetek. E, więc Alan Wake 2 może być takim największym, e, no bezpośrednim oponentem Zeldy, jeżeli chodzi o zgarganie tych nagród tuż po Baldurze. Zeldy. Czyli nie sądzisz, że będzie mógł konkurować z Baldurem? Może. Tak na równi wiesz. Nie, uważam. Ja uważam osobiście, że. Znaczy, osobiście ja osobiście po prostu widzę liczby. I Baldur z Gate 3 był wielkim wydarzeniem hmm. na skalę globalną i tego nikt się nie spodziewał, że taktyczne RPG od uznanych twórców, ale jednak taktyczne RPG no, będzie przysiągało kilkaset tysięcy graczy przez kilka tygodni y, grających w tym samym czasie. To jest, a mówimy o Grze, w której można maksymalnie grać ze sobą cztery osoby, tak? To jeszcze Marce ściśle pecetowej. Jakby. ona miała jakieś tam w, chyba w czasach PS2 ta. Ta, jakieś a to tam były, porty, jakieś takie bardzo no, dziwne, dziw dziwny spin coś chyba tak. nazywał tak. Dark Alliance. No, no ale dziwne rzeczy. Społeczność Nintendo jest ogromna, nie? Jakby to jest, to jest rzecz pewna, ale sęk w tym, że społeczność Baldur's Gate 3 jest o tyle specyficzna, że to nie jest jedynie spo społeczność graczy, albo to nie jest jedynie społeczność fanów rpg ów. ta gra przyciągnęła dużo ludzi spoza bańki. I ja wiem to na przykładach moich najbliższych przyjaciół, którzy w takie gry po prostu nie grali, a w Baldura po zaczynają pocinać i zakochali się w nim, i umarli na kilkadziesiąt godzin uzależniając się od niego. Także w mojej opinii to świadczy o tym, że Baldur wygra to, że był największym wydarzeniem, a wiemy, że pewnego rodzaju popularność jest dość ważnym czynnikiem w tego typu festiwalach, ceremoniach. Niektórzy mówią, że najważniejszym, ale zobaczymy jak będzie tym razem. To, co jeszcze jakby za Baldurem przemawia, to fakt, że chwilę, chyba tydzień temu, odbyła się Gala Golden Joystick Award i zgarnął Baldur, zgarnął tam siedem nagród. Siedem cholera nagród. Rekord? W historii w ogóle. Tak, to jest impreza na marginesie, nie wiem, czy wiecie, która odbywa się od roku 1983. Tak, się. W ogóle kompletnie epoka. Pierwszą grą, która dostała, to była gra, która nazywa się Jetpack. Oglądałem dzisiaj tę grę. Po, nieprawdopodobna podróż do przeszłości <grych> na komputerze ZX Spectrum się ukazała, więc pewnie już większość ludzi nawet nie wie, co to jest. To były wtedy też rdzenie jakby pecetowe nagrody. Tak. To zaczynało się jako rdzenie pecetowe dopiero od pewnego czasu pojawiają się też gry konsolowe. Z czym wtedy chyba nawet, nie wiem, czy cholera. Nawet nie wiem, czy w... funkcjonowało pojęcie PC. Tak, to jest jakby ciekawa jakby kwestia nomenklatury. No, tak, tak. E, no bo wiesz, bo to były komputery, które jednak trochę tak, ten... dzisiaj wyglądają jak konsole. Takie mikrokomputery, tak. Wtedy była właśnie ta, 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 ta kategoryzacja mikrokomputera. Powiedz mi, czy do tych siedmiu nagród wliczane jest to, że zgarnęli tytuł Studia Roku, czy to jest powiedzmy taka ósma e, statuetka? Tak tak, 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 tak. To jest wyliczane. Okay. I chyba też to jest... E, aktor chyba e, najlepszy. E, e, Astarion. Tak, ast, e, e, nie... aktor grający Astarion. Nil, bo Jakoś tak. tak. tak, tak ale jestem pewien, tak. że na TGA nie zgarnie aż, aż tu nagród, bo zostało nominowane ośmiokrotnie, więc musiało powygrywać by praktycznie wszystkie kategorie, w których zostało nominowane. To byłoby dziwne. Nawet Elden Ring, który był w wielu, wielu kategoriach wielkim faworytem, czasem musiał ustąpić Ragnarokowi. Nie? No, ale właśnie to jest ciekawe. Bo nie wiem, jak to się odbywa. Wyobraźcie sobie sytuację, w której rzeczywiście wychodzi w głosowania, że Baldur wygrywa w każdej kategorii ale chyba nie jest powiedziane wprost, jak to głosowanie, jaki to głosowanie ma rzeczywisty wpływ. Być może mhm. to jest 100%, a być może to jest 5% faktycznego wpływu na to, kto zgarnia statuetkę. Mhm. Nie spotkałem się nigdzie z takimi transparentnymi zasadami. Tak, tam tak, chyba nigdzie nie jest powiedziane dokładnie, jakby jak rozkładają się te głosy i jakby, jaka jest część opinii jury, jaka jest część opinii osób głosujących. To jest właśnie ciekawe, że w sumie nie jest publikowany taki transparentny obraz tego, jak dokładnie wygląda przeliczenie. Chociaż może to dodaje trochę powiedzmy jakiegoś takiego Smaczku dla całej, jakby, powiedzmy. To wygląda to zbyt oskarowo, w sensie tak, bardzo tak, często tak. trzeba udobruchać te największe tytuły chociażby jedną statuetką, żeby nie tylko twórcy nie czuli się pominięci, ale też żeby gracze mieli takie, wow, to była fajna ceremonia, każdy dostał chwilę chwały, nie? jakby wtedy się wszyscy czujemy lepiej, że to nie jest tak, że przychodzi sobie Baldur's z 3 zgarnia wszystkie statuetki. Ci wowie tylko tak patrzą z zazdrością i mówią, no, no cholera, no tak jakby to po co tutaj przyjeżdżaliśmy do tego, do tego LA, czy tam gdziekolwiek to się odbywa. No ja myślę, że byłoby to z wielką szkodą dla wspaniałej gry, jaką jest Alan Wake 2, bo myślę, tak. że zasłużyli absolutnie, a mówi to ktoś, kto był absolutnie, nie powiem antyfanem, bo tak nie było, ale kimś niezainteresowanym daną danym marką i dopiero po zagraniu w dwójkę odstawiłem ją, Natychmiast kupiłem jedynkę, przeszedłem całą jedynkę i bawiłem się świetnie, chociaż jest to już trochę inne doświadczenie. Kompletnie inne gry, nie? Tak. Czy wydaje mi się do pewnego stopnia, że największym problemem Alana może być, w tym, może być fakt, że wyszedł w tym samym roku co Baldur. To może być jego do pewnego stopnia największy problem. No, szczególnie w kontekście nagród. No, no myślę, że Zelda też może być tak, Zelda, Zelda rozkminę, podobnie. A już nie mówię o Spider-Manie 2. Jeżeli Spider-Man 2 wygra goty z gole głowę. To, nie, byłoby, nie wygra. to byłoby dziwne uniwersum bardzo, mm. dziwne timeline. Teraz mam nadzieję, że nie wygra bardzo. Tak Jak wygra, jeśli wygra, to ludzie będą się patrzeć tylko z zadziwieniem w monitor, nie, jakby <grym> nie, nie miałoby sensu. Jakby <grym> bez jakby tutaj jakiegoś obrażenia Spidermana, Spider bo to była w porządku gra, tylko to był mocny rok, przepakowany dobrymi grami. Właśnie, Sony się dostało, Nintendo się Ta -tak. dostało. I tak, to jest tak fajne, że Sony patrzy, wow, nasz Spider-Man 2 jest w wielu kategoriach, a co może powiedzieć Xbox, kiedy wypatrzy się na tę nominację? No znajdzie sobie w Best Sport Racing Game Force i takie, wow, <grystansWouldnij> mamy naszą wyścigówkę i pewnie przegra z Fifą, nie? No tak, tak. No, ale oni od, od lat troszkę mają inny, jakby, sposób na istnienie na rynku niż Sony. Wiecie, co powiedział Sven Vinsk, szef Laren Studios po otrzymaniu statuetek? Dziękuję. Nie, powiedział <laughs> to pokazuje inteligencję graczy. Skromnie, nie? Ale podoba się to. Tak. Jakby mocne ja, słowa, mało skromne, ale Ja w ogóle uwielbiam gościa. Gość, Gość jest, jest świetny. On prze, 6 lat temu, tak, kiedy ogłaszali Baldura, to już chyba tyle lat temu, jeszcze przed Iliaccesem pokazywali pierwszy gameplay i gra była absolutnie niegotowa, ale absolutnie, to była jakaś wczesna alfa, tragicznie działała, wieszała się, pełno błędów i gość wyszedł z laptopem, <laughs> to było chyba na PAX, na, w którymś paksie wyszedł z laptopem i chciał pokazać tą grę, nic mu tam nie działało, ciągle się coś wieszało, ale miał... Właśnie, pomysł, Ej, ja tu nie będę wam tworzył wielkiej konferencji, trailerów, coś tam, ja wam pokażę, jak to wygląda, i powiem wam, że jeszcze musimy pracować nad tym wiele lat. Od tamtej pory absolutnie gościa śledzę, a, a, a studio, myślę, yy, yy, no, dla mnie to teraz jedno, nie wiem, czy nawet nie najważniejsze studio, jakie istnieje obecnie. Tak, tylko fajnie, że jest świadomy własnej wartości, jest pewny siebie, no i też Wilk powiedział chyba w jakimś innym wywiadzie w tym tygodniu. Że tworzy już nową grę i jara się nią niesamowicie, ponieważ wie, że przekroczy nią kolejne granice growego medium. Więc jeżeli tak mówi, no to ja mówię, że na podstawie Baldura można już powiedzieć, że to nie jest tylko to studio, które robi cały czas to samo Divinity z Poromatwistami. Bo Baldur, można po nim powiedzieć, naprawdę wiele, ale kopią Divinity nie jest. Nie jest. Dobra, no, no tak, no, zgoda. A jeżeli chodzi o wielkich przegranych z Baldurem, z Alanem, z Zeldą być może. Ta wielka trójka, już o jednej mówiliśmy o Starfieldzie, ale jest jeszcze tutaj Diablo, i jest jeszcze na no, przede wszystkim Hogwarts Legacy, które nie dostało żadnej nominacji. Na Twitterze wybuchła już afera. Tak. Która zastanawiałem się, czy ona jest poparta faktami, ale okazuje się, że nie. Istnieje po prostu domniemanie, że Hogwarts Legacy został pominięty ze względu na. Skancelowany. Dokładnie. Mm -hmm. e... Oczywiście bardzo szybko ta teoria spotkała się z kontruderzeniem. E... Ale szczerze mówiąc, jeżeli pomyślicie sobie o Hogwarcie, to fajna gra. W sensie, na pewno jest lepsza, niż większość osób by się spodziewała. Ja na przykład nie, nigdy nie dawałem jej jakichś takich wielkich szans. Była lepsza, niż się spodziewałem. No ale też, jak się patrzy, jak się patrzy w górę, w stronę tych największych, no to ja tam Hogwartu w tym roku nie widzę. No ja też mówiłem to wczoraj z Michałem, jak rozmawiałem, że mnie tylko zdziwił fakt, że nie ma jej w kategorii art style'u, czy art direction, sorry, bo jednak ten świat magiczny, kolorowy, tych ładnych błoni pod, pod, pod zamkiem bardzo do mnie przemawiał, bardzo mi się podobał i trochę mnie to zdziwiło, a mamy tutaj takie gry jak Alan Wake, zasłużenie jak najbardziej, High Fierash. Ja nie grałem, graliście w to? Grałem, ale nie skończyłem. Zacząłem, ale też nie skończyłem. Bo to... Ale pod względem jakby czystego artystycznego to była ciekawa gra. Nie, jest, nie było to coś, czego nie widzieliśmy już wcześniej, mm -hmm. ale było zrobione bardzo estetycznie i solidnie. Lies of Bee to chyba zasłużenie, co? Przede wszystkim e, najważniejsza kategoria, w której można by łatwo pojmować Lies of Pi, a nie powinno się pojmować, to jest Art Direction i bardzo dobrze, że ono mm. na to Art Direction się załapało. Bo można mówić, że ta gra jest podobna do Souls-like'ów. Można powiedzieć, że ma klimat Bloodborne, ale jeżeli chodzi o projekty, lokacji, przeciwników, no to ta gra ma, ma własny klimat. To jest taki pinok, którego jeszcze popkultura nie widziała. Więc super, że dostał, że dostał trochę miejsca dla siebie tutaj. Super Mario Bros. Wonder. Przestańmy o nim rozmawiać. No, nie, no, Art Direction, nie wiem. Mm. To jest jakby, wydaje mi się, jakby ciekawe w ogóle przełamanie kon koncepcji tych dwuwymiarowych Marianów. Pamiętam reakcję moich znajomych, kiedy pierwszy raz oglądaliśmy trailer. To był któryś tam Nintendo Direct. Wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że to wygląda bardzo kwasowe Mario. Tak. To jest bardzo kwasowe Mario. Tak. To jest ciekawe jakby przełamanie w ogóle koncepcji tych dwumiarowych Marianów, które zawsze mimo wszystko były fajne, ale od pewnego czasu, szczególnie od tego Mario na ds New Super Mario Bros., one były... Była świetna się... gra. To była świetna gra, ale wszystkie kolejne New Super Mario Bros. były do siebie bardzo podobne. I pod względem jakby stylistyki, no już o gameplayu powiedzmy w tym kontekście Art Direction, ale... Ciekawe jest to, że jakby przełamana została jakby ta trochę monotonna stylistyka, powiedzmy, tej subserii tak, dwumiarowych platformek z Mario. Ja jeszcze uderzę w to Diablo, o którym wspominałeś, bo to jest rzeczywiście katastrofa, bo nawet Starfield znalazł się na liście Best RPG, a patrzy się na Best RPG, Best Action Adventure Game i Best Action Game, i tu nie ma Diablo 4, mhm. czyli nie ma go wśród 15 gier teoretycznie uważanych za najlepszych w tych gatunkach, w których spokojnie do każdej z tej kategorii można by podpiąć Diablo 4 i nikt nie miałby problemu. Uh... Więc co? Pewnie zgarnię sobie nagrodę pocieszenia w postaci najlepsza dostępność, tak? Jakby bez jak, accessibility, uh -huh. może może tutaj. No ale ciekawa decyzja. Może bo nawet potencjalnie przy, bez multi. Nawet przy Art Direction przecież mówiąc Diablo 4, w mojej opinii, jakby było super. Było. No, w mojej opinii było to najładniejsze i najoryginalniejsze stylistycznie Diablo. Ze wszystkich części. Ale wiecie, jak przeglądałem sobie właśnie też Twittera, przeglądałem co ludzie o tym myślą, to wiadomo, że pojawiają się głosy jakby oburzenia, bo ktoś kocha Daną grę i to jest, tak jak mówiłem, w tego rodzaju. Listy zawsze są, opierają się na pewnym wykluczeniu i zawsze kogoś skrzywdzisz. Ale y, jednak ludzie raczej nie są zdziwieni faktem, że nie ma tej gry, bo w, 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 jakby w starciu z tymi tytanami, które mamy tutaj, przepadają. Oni są bardziej zdziwieni, że po prostu te wielkie marki nie uciągnęły tego. Tak, dokładnie. Że, że to jest taki zawód. Jakby, kiedy jesteś pracownikiem Blizzarda i wiesz, że wychodzi w tym roku Diablo 4, nad którym aktywnie działasz, no to masz raczej w głowie jedno. Będziemy jedną z najważniejszych gier roku, z najlepszych gier roku. A tutaj okazuje się, że, że nie macie nawet w ścisłym gronie tych najlepszych gier. Przynajmniej w opinii Jiri. To powiedzcie jeszcze, na co w, w kategorii najbardziej oczekiwanej gry w przyszłym roku czekacie. Nie ma tutaj Stalkera 2, więc nie mogę się wypowiedzieć, <laughs> powiem szczerze. Jeśli się ukaże. S... I jeśli się ukaże, no to prawda. Tak by ta gra wciąż pozostaje pod dużym znakiem zapytania. Yy, no natomiast tego, co mam tutaj obecne, chyba. Tekken 8 mimo wszystko. Tekken 8. No nie, no Tekken 8. Teken 8. Dziwnie wybrali w wybrali w tym best anticipated game. Jakby i, mogę powiedzieć, na co ja osobiście czekam: Vampire the Masquerade Bloodline 2. Jest okay. co, I nawet nie dlatego, że mam po nim największe nadzieje, ale historia tej marki jest po prostu. Tak fascynująca, tak dramatyczna i tragiczna, że, że, że jeśli to, to będzie happy end, to ja będę w szoku, naprawdę. No, by, były już gameplaye, nie? Dobrze myślę. I... Była dosłownie jedna scena dialogu pokazana okay. i wygląda jakby tworzyło ją studio indie. No bo tę grę tworzy studio indie. No, znaczy, co, nie żeby nie było, no, jakby, ale chodzi o to, że to studio indie robiło Walking Simie, tak? I jakby widać w tym taką sztywność takich gier na kilka godzin. Nie ma, nie ma tej gry w, w, w Most Anticipated Game wylistowanej, ale dowiedzieliśmy się również, pojawiły się plotki, że w 2024 roku możliwe, że pojawi się Dragon Age. W ogóle znacie tą markę? Pamiętacie ją jeszcze? Nie kojarzę. <noise> Z kim, z kim ja pracuję? Adam zobaczy, co my tutaj robimy i się załatwić. Już nie pójdzie na urlop. Nie wycinaj tego smocza, niech ludzie zobaczą, z kim ja pracuję. Oczywiście, znam, no. znam szanuję. Oczywiście, że tak. Yy, bo, 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 bo jest to marka, ja mam wrażenie, że trochę zapomniana jednak, w tym sensie, że dawno nie mieliśmy... Po pierwsze, jakby zakończyli swoją obecność na rynku bardzo kontrowersyjną, odsłoną inkwizycją ja osobiście lubię. No. Ale dobra, ale właśnie o to chodzi. To jest ciekawostka a propos TGA. Czy pamiętasz, co się działo z Dragon Age Iquizycją na TGA? Nie, nie pamiętam. Zgrało się... Gry Roku. Tak. <laughs> no to widzisz. 2014, prawda? 2014 czy 2016 chyba? Bo nie wiem, czy w 2014 jeszcze TGA albo było? Chyba od 2016 jest. Tak mi się wydaje, że 2016 to była w ogóle pierwsza edycja. No. Kurczę. Ale Gry Roku... Tak było, no no nie no Tutaj wstawić ten klasyczny żart, dlaczego Dragon Age Inquisition to najlepsze MMO. No dobra, no u nas w recenzji też daliśmy 9,5 na 10. Pozdrawiamy Kwiścia, który, który bronił rękami i nogami ponoć tej recenzji. Pewnie nadal broni, no. No i dobrze no właśnie, gry roku jakby w końcu muszę nadrobić, bo pamiętam, że odpadłem po paru godzinach. Przyszedłem jedynie jedynkę. No tak, no bo to jest Bioware i dość, trochę jakby Bethesda. Oni mają bardzo specyficzne podejście do, do, do gier, do tworzenia gier, do tych RPGów. One są bardzo podobne? No, podobne w tym sensie, że jakby pewne mechaniki wydają ci się podobne, zwłaszcza to cholerne koło dialogowe w tak, ogóle. Pewien format, tak. <śmiech> tak. <śmiech> I jakby pewna, chociaż Baldur przeniósł to na zupełnie inny poziom, chciałem powiedzieć, pewna rozwiązłość w nawiązywaniu relacji, <laughs> <i> która, <laughs> <laughs> która w też była dość posunięta e, do, do dalekiego stopnia. E, no ale rozumiem, że, bo nie wiem, dla mnie, ja jestem oczywiście jak zwykle, wiadomo, Troszkę ciekawy, było wiele Merpegi, ale minęło tyle czasu, że nie wiem, czy cieka czekam aż z takim, wiesz, z wypiekami na twarzy. Myślę, że będziesz czekał, bo następny rok będzie o wiele biedniejszy od tego, więc jeżeli ten Dragon Age ma się okazać w 2024, to uważam, że to jest czas idealny. No to, to prawda, będzie biedniejszy. Nie, nie wiem, czy widzieliście już, drodzy widzowie listę zapowiadanych gier. Mam nadzieję, że to GTA 6 się ukaże, bo inaczej będzie. No to wiemy się w grudniu będzie smutno. I wszyscy zostaniemy jak Karol i będziemy grali w Indyki. <grym> <Czyli> e... fajnie <grym> będzie. Good fajnie. ending. Innym bardzo osobiście dla mnie ważnym, bo jestem stary. E... E... Bardzo ważną premierą tego tygodnia była twierdza. Definitive Edition, twierdza, która, y, część pierwsza, y, gra studia Firefly, y, która, no cóż, to jest dosłownie ta sama gra, tylko z ładniejszą grafiką. Coś tam dodali z kontentu, chyba jakieś nowe misje, czy po, poszerzyli kampanię, już nie jestem pewien, ale tak naprawdę to jest to samo, tylko wygląda super. Y, na tyle, na ile może wyglądać gra 2D opierająca się na no, wiecie, budowie zamku. E... Będziecie w to grali? Graliście w ogóle w twierdzę? Trochę boję się to mówić, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że mieszkamy w Polsce, ale w życiu nie grałem w twierdzę. Adam, to jest duża krecha, to jest duży minus, musisz to nadrobić. Nie, nie wiem, pokuszę się, się, z tego ja, nie się o żadne stwierdzenie na temat twierdzy. Mój Boże, to jest naprawdę, widzicie, to jest naprawdę ciężkie. Jak widzisz, Adam potrafił wydobyć z nas jezy na temat gier, które nas nie interesowały. A ty pytasz się o twierdzę, i mi się nie chce o niej rozmawiać, ponieważ nie grałem w tę twierdzę. Szanuję wszystkich Polaków, którzy w nią grali, ale prawda jest taka, że grali w nią tak jak grali kiedyś w Gotika, bo miał, miał fajną polską wersję językową. Ci, ci ludzie sobie tak pozytywnie krzyczeli w takim średniowiecznym stylu. Mój panie, skarbiec jest pusty. No właśnie, czyli pamiętasz tę grę głównie ze względu na jakieś cytaty, ale jeżeli będziesz Mamy pamiętał, na, jak, nie wiem, no powiedz mi jakiejś konkretnej mechanicy, która zapada ci w pamięć No budowa zamku była super, budowa murów podwójnych o, zwłaszcza. To wiesz, że był... wiesz, że dość oryginalne mechaniki jak na gatunek gier strategicznych. Oj, to były inne czasy. Mówimy <laughs> o innych <laughs> zupełnie czasach, <laughs> w których to robiło wrażenie. Mm -hmm. Do dzisiaj się wraca. Szkoda, że ta seria umarła, bo w zasadzie po Crusader... Po, czyli po tej takim. To nie była chyba druga część de facto. Nie, to była taka twierdza, półtora. Tak, z tego, e, z tego, z tego, co potem było już tylko gorzej. Przejście w trójwymiar i ostatnia, no, najnowsza odsłona była. No, grałem w nią i się bardzo srodze zawiodłem. Wydaje mi się, że te gry po prostu straciły. Można do nich wracać, tylko właśnie z sentymentem i ciężko już tutaj. Ciężko wymyślić coś nowego i coś, co przyciągnie nowych graczy. Zobaczymy. Ale i tak powiem szczerze, że dobrze, że ten remaster się ukazał i się udał, bo pragnę przypomnieć istnienie takiego koszmarka jak Heroes of Might and Magic 3 HD sprzed kilku lat, które wyjątkowo się nie udało i, i, i pokazuje, że przywracanie nawet kultowych, starych marek może się nie udać i może pociągnąć ze, ze sobą, powiedzmy, jakiś taki negatywny posmak. No dobra, to skoro nie, nie jara was ani Dragon Day 4 ani remaster to twierdzy, jale, zaraz. to ja wiem, czym rzucę i jestem przekonany, że jako Polacy macie bardzo osobiste podejście do tej pozycji. <laughs> Poznaliśmy datę premiery Inkwizytora. Jaka to data premiery? To jest data premiery 8 luty 2024. Zapiszę sobie w kalendarzu. Wyjeżdżasz z kraju. <laughs> tak. Wtedy wiele urlop. Co wiemy o tej grze? Co wiemy o tej grze? Wiemy, że jest oparta na pewnym... Mm, cyklu? Powieści? Cyklu odważnych książek, powiedziałbym... No... Takich dzisiaj bardzo odważnych, żeby nie użyć innego słowa, pewnego poczytnego autora Postępowy? i... Postępowych? Postępowe, tak. bardzo ładne, Bardzo ładne określenie. Gra wygląda... Bardzo źle? No znaczy, dobra, przesadzam, ale jest drewniana absolutnie i opowiada y, historię znanego inkwizytora z książek y, z cyklu powieści, powieściowego, który ma mniej więcej ten sam charakter. Jak oglądałem gameplaye, y, y, zachowuje się trochę jak bur, trochę jak prostak, ale jednocześnie gdzieś tam pod tym kryje się niebezpieczna inteligencja oczywiście skierowana w stronę Fanatyków, przepraszam, heretyków, bo on jest sam fanatykiem. Znaczy, może odstawiając na chwilę tę, tę, tę ironię, jakby fajnie, że powstają polskie gry fantazy, oparte też na polskiej prozie fantazy, że ktoś próbuje obok Wiedźmina gdzieś się usadowić, nawet jeżeli nie mierzy tak wysoko jak Wiedźmin z wiadomych budżetowych względów. Szkoda jedynie, że kiedy widzimy pierwszy gameplay z takiej gry, to od razu czujemy. Ile inkwizytor ma lat jako książka? Ile on ma lat? To prawda. Ile on ma lat? Jakie my tam ile on ma lat? Ty, ty chcesz wiedzieć, ile <gryzanie> inkwizytor il ma lat. Tak. Ile, Ale jako postać? Tak. Ile, posta posta ile on ma tak, ile... lat, to no, prawda. Stary człowiek, no, 30 to, coś, to już wiesz. 120 lat ma ta gra? Nie wiem. może książka. A, książka? No, książka, no, no, książka. No, z 15 książka. części chyba się ukazało. Także A 15? Chyba tak. Bo no, tak trochę wygląda, jak właśnie. Takiego okresu, ale poprzednio... Ja nie należę do fanów, czytałem y, parę części, kiedy byłem znacznie młodszy i potem już nigdy do, do tego nie wracałem. Mm. Niemniej wiem, że to jest gigantycznie ważna pozycja dla wielu ludzi, którzy czytają fantastykę w Polsce. Tak, ja sobie była, ironizuję, była ale, ale wiem też, że Polacy mają specyficzne podejście do gier i do tego, co lubią. A tak, tak się zastanawiam swoją drogą, czy myślicie, że to może być nasz towar eksportowy? Musimy zobaczyć, co, co tak naprawdę wyjdzie z całego tego projektu. Bo mimo wszystko, to jest chyba w ogóle pierwszy projekt studia, prawda? Chyba tak. Chyba tak, też mi się tak właśnie wydaje. Ciężko mówić w tym momencie. Pytanie: jakby. Czy... Niekoniecznie pierwsze wrażenie musi być tym słusznym. Pamiętajmy o tym, że Wiedźmin pierwszy wyglądał inaczej niż Wiedźmin trzeci czy drugi. Więc jeżeli oni cokolwiek zarobią i będą chcieli tworzyć kolejne gry, bo zakładam, że ten Inkwizytor nie będzie wyglądał inaczej, jakoś super bardzo od tych wczesnych gameplayów, które zostały nam pokazane. No to nie spotka się z jakimś powszechnym zachwytem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę markę rozwijać i czynić się coraz lepszym, tylko nie wiem, czy we współczesnych realiach ma się tyle czasu i zasobów, żeby coś takiego robić. Wiedźmin tak powstawał w zupełnie innych latach, w zupełnie innych reali realiach. Ja kibicuję devą. jakby chciałbym, żeby takie, takie gry się udawały. No, ale na razie jestem sceptyczny i to tak sceptyczny bez grama ironii czy jakiejś takiej złej woli. Była taka gra, nie wiem czy pamiętacie, Gritfall od Była? studia Focus. I Gritfall był grą troszkę drewnianą, ale jednak, no nie wiem, ja, ja osobiście wsiąkłem w tą grę, pograłem sporo i gdzieś tam w tej, w tym drewnie tkwiła metoda. I zastanawiam się, czy. Można stworzyć grę, która nie, ma pewne niedoróbki, jakby właśnie w animacjach, bo To wiadomo, to jest gigantyczny budżet, to trzeba zatrudnić ludzi i tak dalej, i tak dalej. Można stworzyć, która jednocześnie będzie dobrze gameplayowa, albo w jakimś innym świecie, w sposób wciągać. Na przykład światem, który w tym momencie jest światem dość unikalnym, bo Warto. jest po bandzie i to bardzo mocno. Jakby fakt, że mówimy tu o gościu, który non stop mówi o Jezusie, a potem morduje ludzi, Yy, skazując ich tam, nie wiem, na przykład, na albo torturuje ich, tak. jest, jest jakby, wiesz, no... <śm> może być właśnie czymś, co będzie gdzieś tam na zachodzie przytaczane jako hej, zobaczcie, co tutaj powstało w ogóle, jak ostro pobandzie po bandzie, w, kon w kontekście, na przykład, w porównaniu do bardzo bezpiecznych, bezpiecznych gier wydawanych przez innych devów, na przykład mhm. Ubisoft, wiadomo, najbezpieczniejsze gry na świecie. Pytanie tylko, czy będzie przywoływane w ramach, powiedzmy, nie wiem, ciekawostki z Europy. Czy bardziej na zasadzie, hej, to jest ciekawa gra, ciekawy koncept, zerknijmy, zobaczmy. Ja chyba podzielam zdanie Karola, jakby bez jakby krzyty tutaj jakiejś złej woli. Naprawdę chciałbym, żeby ta gra udała się i jakby była czymś, czym, czymś interesującym. Nawet jeżeli będzie miała swoje braki, a prawdopodobnie będzie miała, bo musimy być realistami do pewnego stopnia, że jest to pierwszy tytuł nowego studia, to ciekawie byłoby zobaczyć, jakby. Jak daleko może ponieść powiedzmy, interesujący dzisiejszej perspektywy świat grę dalej niż na przykład mam ja Takie myślenie, że jeśli chcesz podpalić świat swoją grą, to musisz obronić się jakością. Bo jeżeli znajdziesz swoich przeciwników, którzy nie zgodzą się z ideologią zawartą w grze, to wytkną ci wszystko to wytkną ci wszystkie twoje błędy i będą mieli rację, że próbujesz nam coś powiedzieć jednocześnie prezentując nam produkt niskiej jakości. No zobaczymy, ja myślę, że będzie to jedna gra, która silnie spolaryzuje jakby odbiór w Polsce i, i, i recenzje będą. Nie recenzje, recenzje ja recenzje się spodziewam, jakie będą, ale zastanawiam się, co się będzie działo w komentarzach użytkowników graczy y, polskich, zwłaszcza polskich. Chociaż y, y, pytanie w sumie o to, co się będzie działo wśród użytkowników zagranicznych jest również ciekawe, czy oni w ogóle kupią taki świat, który jest turbo polski. Mam nadzieję, tylko że twórcy Inkwizytora nie skończą tak jak IO Interactive, i to jest nasz chyba ostatni dzisiaj temat. Otóż, szanowni Państwo, nie wiem, czy słyszeli Państwo tą, tą, tą historię. Studio IO Interactive miał kiedyś takie kłopoty finansowe, że chciano ich kupić za stawkę jednego dolara. Przypomnijmy, to są ludzie od Hitmanów. To Dokładnie, są od hitmanów. to są ludzie od Hitmenów i działali, tak w dużym bardzo skrócie, oni działali przez, yy, przez wiele lat pod yy, szyldem Square Enix, z bardzo ważnej dla mnie firmy kiedy zwłaszcza w dzieciństwie, kiedy nazywała się Squaresoft, tak. yy, przed fuzją z Enix. Yy, i, I wydawali Hitmeny, które w pewnym momencie po prostu się no cóż, zużyły, jakby formuła się zużyła, przestały być tak efektowne, przestały się sprzedawać, nie były już takie fajne. I tak jak pierwsza część robiła gigantyczne wrażenie, pamiętam jak ona wyszła. Tak potem te y, Hitman Absolution chyba się nazywało. Tak, rozgrzeszenie. Y, rozgrzeszenie po, po prostu. Po polsku. To, 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 to już było takie w kółko to samo, odklejanie kuponów. Koniec końców przynosili gigantyczne straty i Square Enix chciała ich sprzedać. Y, tak za bardzo nie było poważnych ofert, a właśnie te oferty, które się pojawiały, to wręcz takie obraźliwe, no wybaczcie, no, jeden dolar yy, za studio. Lepiej było chyba nic no, nie proponować. To, po prostu chciało tworzyć i cytacje, nie, jakby, ale... no, tak. to, to... I nikt nie przebijał tak, dalej. To musi to być znaczy... przykre z perspektywy, szczerze mówiąc, nie wiem, pracowników tego studia, ludzi jakby tworzących to studia w momencie, kiedy <laughs> damy za was jednego dolara, haha, <laughs> to musi być przykre. No ale co się stało? Bo wiemy jak się ta historia kończy i to jest z moim zdaniem kończy. to jest historia dosłownie na książkę, książka o game devie, bo kończy się tak, że oni w zasadzie wykupili się sami. Tak. Nie za bardzo wiemy jakie to były kwoty, jakie tam były ustalenia. Wiemy, że Square Enix zachowało pewien procent, ale nie większościowy udział w firmie yy, i wyprodukowali yy, Hitmana 2, który już wtedy był ciepło przyjęty ludzie, bo Hitman 1, ten, ta, ten wznowienie jeszcze nie był taką rewolucją, ale Hitman 2 już był takim, no ludzie zwrócili uwagę na tą, na tą markę, i nagle Trójka, która już była w ogóle wow. nie? Przede wszystkim Trójka jakby zamknęła ten ekosystem, który teraz jest w ogóle jednym takim wielkim hubem trzech gier. No i dzisiaj się raczej uważa, że to najnowsze hitmeny a raczej tego jednego nowego Hitmana już ra, ra, razem spiętego. World of Association? To Dokładnie, chodzi? za coś, wydaje mi się, najlepszego w całej, w całej historii Hitmana. I ja sam jak grałem, pamiętam, że za, za, za dzieciaka hitmeny sprawiały mi mnóstwo frajdy. Tak jak zacząłem grać w te nowe, to czułem się dokładnie tak samo, jak kiedyś. W tym mm -hmm. sensie, że życzyłem tym samym frajdę. Każdy poziom był zupełnie inny. Chodzi mi nie tylko o jakieś zadania, ale też setting. Setting tutaj zawsze robi roboty, bo niezależnie od tego, czy jest się na jakimś wiejskim festynie, czy czeka się ze snajperką w jakiejś luksusowej willi, czy może w egzotycznej dżungli. Zawsze czuję się bardzo mocno skupionym na jednym, na tej, na, na, na tej misji, na byciu seryjnym mordercą. Przecież i o Interactive teraz, kiedy Metal Gear Solid y, nie istnieje jako marka, jeżeli chodzi o nowe, nowe, se, no, no, nowe części gry, no to wydaje mi się, że jest liderem wśród skradanek. Mhm. Mm Dokładnie. I zwłaszcza, że wymyśli swoją trochę ciekawą drogę, bo to, y, bo to jednak, okej, okay, ja rozumiem, że masz te same emocje, co miałeś z tymi poprzednimi częściami, częściami ale jednak formuła się trochę różni, bo to jest tak. Taki, powiedzmy, sandbox tak. gdzie możesz się dosłownie bawić tym. W poprzednich częściach mogłeś się bawić do pewnego stopnia, jakby jednak był tam pewien limit tego, co mogłeś osiągnąć, a obiektywy zawsze były te same, przynajmniej w tych pierwszych częściach. To, czy tam kogoś otrujesz, czy zabijesz nożem i tak dalej, to była kwestia wyboru. A teraz to jest, po pierwsze, obiektywy są różne w zależności od misji, którą sobie przyjmiesz na danej mapie. To jest, po pierwsze, to mi się to przypomina. Metal Gear Solid Go, um, tą część przed Phantom Paint, taką krótką, nie pamiętam. O właśnie. Tam było podobna jakby była jedna misja, ta pierwsza, która jakby tą główną fabułę poznajesz, ale potem miałeś szereg misji, które działy się na tej samej mapie. Tak. Na no dość ograniczonej mimo wszystko tak. W mapie. Tak. No, no wcale nie była taka duża. No, no, no dokładnie, dokładnie. i, i, i jakby... Ludzie sobie do dzisiaj bardzo krytykowali tą grę, zwłaszcza prasa się po niej przejechała, a do dzisiaj sobie ludzie chwalą to jako, jako jeden z fajniejszych pomysłów na skradankę. I Hitman poszedł w tą samą stronę, wyprodukowali skradankę Sandbox, który w zasadzie, nie wy... fabularnie, czy to jest... Okay? próbuje iść w stronę takiego właśnie Bonda, takiego na, na pełnej powadze. Nie jest zły. Nie jest też jakiś. No nie, 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 nie jest po prostu okay. OK. Nie przeszkadza. Przede Wiecie, no przede wszystkim nie od niedawna jest tryb -like w tym mm -hmm. hitmenie, co pokazuje, że replayability tej całej, tej całej najnowszej trylogii jest ogromne. No niemniej jest to historia niesamowita. Studia, które od no, otarło się, ona szorowało po dnie i, 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 i wróciło do nas z taką serią i w zasadzie i to bez takiego wielkiego wydawcy. Yy, pozbywając się, jakby, rąk, czy tam tych zawieszonych nad twoimi plecami spojrzeń. To był ciężki ogólnie rok dla Game devu. Mnóstwo zwolnień, yy, mnóstwo studiów, które po prostu zostały skasowane. Musiały pożegnać się z graczami, nawet jeżeli robiły dobre gry. Wele yy, Shadow Gambit, ta pirecka, taktyczna, mm -hmm. yy, RPGowa gra. Yy, dlatego fajnie, że są jeszcze takie historie, które pokazują, że, że, że jest jakieś światełko w tunelu i że da się z tym przeciwnościami losu Game devowego wygrać. Także. Aby sobie IO Interactive żyło 100 lat. Na koniec mam, wszystkiego na koniec mam dla was jeszcze... <grymne> najważniejszy plebiscyt jaki się ukazał. <grymne> Młodzieżowe słowo roku 2023. Bambik, Baza, Bratku, Cringe, Delulu, Drilowiec, Fr, Git, Imo, Kys, Lol, NPC, Odklejka, Oporowo, Rel, Riz, Sidei, Sigma, Slay, Zgrypała. Dużo około, wygra. Dużo okołogrowych haseł się Dokładnie, pojawia. nie? No NPC wiadomo, y, ale y, wiecie co, tak sobie myślę, że za moich czasów, już było słowo młodzieżowe, uwielbiam mówić za moich czasów, brzmi jak boomer. Nie były twoje. Y, to nikt nawet nie myślał o tym, że pojawi się słowo, które pochodzi z gamingu. Jakby kompletnie, gaming wtedy był utożsamiany w czymś tak absolutnie niszowym, z czymś tak, To było jak trochę zabawka, ale w wydatku dla ludzi, którzy mają pieniądze. Bo wiecie, rodzice przywieźli z Niemiec konsole. Więc y, bardzo się cieszę, że pojawiło się słowo NPC. Nie za bardzo rozumiem, w jakim kontekście ono jest używane. Taka bezbarwna osoba, jaka tak. jak, 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 taka. taka, taka jak, jakbym cię nazwał NPC-em, to, to bym cię obraził. Okay. Tak, to jest, to jest obelga. Taka pozbawiona charakteru. To myślę, że to pasowało do dzisiejszego odcinka i mnie <noise> jako prowadzącego. E, ale to jest wina Adama. Więc e, jeżeli chcecie mu podziękować, to mu podziękujcie. Nie, nie. E, tak, tak, tego drugiego tak, Adama właśnie. on pewnie gdzieś siedzi teraz na jakiejś plaży, albo nie wiem, w co Nawet w Sosnowcu. jeśli jesteś NPC, no to Adam jest Bambikiem. Więc... <noise> tak, dokładnie. <noise> No nic, to dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, a my spotykamy się za tydzień. Miejmy nadzieję, że z o wiele ciekawszymi tematami i z, z lepszym prowadzącym. Nie, fajnie było, piszcie miłe rzeczy Maćkowi. Dokładnie. Fajnie było, na razie. Trzymajcie się.